musiałem. Długo kochanie swoje prosić. Mówi dowódca drugiej kompanii szkolnej, podporucznik Rafał Lis. Było cicho i spokojnie. Dowódca pierwszej kompanii szkolnej, porucznik Andrzej Kopacki. Rozpoczynamy wcielenie. Będzie to długi i mozolny dzień. 7 Batalion Kawalerii Powietrznej to jednostka sił szybkiego reagowania NATO. Sposobem wyszkolenia nie ustępujemy nikomu, a wręcz jesteśmy wzorem. Niedoścignionym. Kraków inni go, Nie ma ze śmiech, bo kurwa to jest zaznaczenie naszych dni. To ma być śmiechu. Z pozoru są weseli, ale tak naprawdę wzajemnie się pocieszają. Ale Kraków, to jest potęga. Kraków. Wytrzeźwiejesz trochę, przetrzeźwi i przyjdziesz wtedy. Weźcie go kurwa w lasa, czy na razie nie śpieszy się. Nie śpieszy się. Stary, wejdziesz na kompanii, będziesz miał przerąbane, tyle ci powiem. Zabawnie, damy sobie radę. Komorowy Włodzimierz Wiktorowski. Maci, wiej, tą to masz? Komorowy Michał Dębski. Kto te ataki dali? Kto te ataki dali? Sami mają. Poborowy Krystian Kaźmierczyk. Poborowy Artur Psud. I ustawiajcie się tam zaraz na chodniku. Poborowy Radosław Grawy. Dobra, wszyscy na razie. Marcinku, tylko równo w szeregu i bez wygłupów. No śpiewaj jak na dobro. Kolor bordo, kolor krwi. Desant. Już ma. Ciężko. Nie? Patrzymy go na przysięgę. Jednak przeżycie. Przepraszam. Czułek jest. Poborowy Leszek Antos. Żołnierze służący w kawalerii powietrznej są ochotnikami. Część z nich musiała pokonać wiele trudności. Poborowy Tomasz Łabus. Do tej wymarzonej formacji. Witam Państwa w drugim pułku kawalerii powietrznej w Brynniku Nowym koło Tomaszowa Mazowieckiego, w którym, jak nie trudno zauważyć, szkolenie idzie pełną parą. Wielu młodych mężczyzn z pewnością nie dałoby sobie z tym rady, ale ci, co przejdą wstępne szkolenie, mogą z dumą nosić czerwony beret i amarantowo-białą plakietkę. Morderczy szkolenia trwają codziennie po 7-8 godzin. W tym czasie żołnierze zwiększają swoją sprawność fizyczną, uczą się taktyki, strzelają. Jedną z umiejętności, którą muszą do perfekcji opanować, poborowy Mariusz Krasulak, jest testowanie ze śmigłowca metodą kropelkową. Komisja poborowa. Porucznik Andrzej Kopacki. Porucznik Rafał Lis. To była ulica, tak. Proszę tutaj nie usłyszeć. Masz dziewczynę? Nie. Miałeś? Tak. Dobrze. Do wojska chciałeś iść? Nie chciałeś? Chciałem. Chciałbyś zostać później jako żołnierz na terminowy? Zastanawiam się. Chciałbyś brać udział w misjach pokojowych? Tak. Chciałbyś skakać ze spadochronem? Tak. To? Tak, nie potrzebuję. Nie ktoś by się nie podpierał, bo nie karcą. Aha. Nazwisko? Antosz. Antosz. Wykształcenie? Pewnie techniczne. Nie. Czym się interesujesz? Ja? Muszę. Aha.
Po pracy co robisz? Przychodzisz, kładziesz się, śpisz, czego na telewizję? Nic więcej? Jakby to przyrównać do pszczół, to truteń. Do wojska chciałeś przyjść? Nie chciałeś, było ci wszystko jedno? Chciałem. Ale nie jesteś pewny? Chciałbym się boję. Dobrze. Masz dziewczynę? Nie. Miałeś? Nie. A w ogóle interesujesz się dziewczynami? Tak, no chwała Bogu. Do wojska chciałeś iść? Nie chciałeś, było wszystko jedno? No, chciałem. Pytanie trzecim. Oficer wychowawczy, porucznik Sławomir Miszczuk. Prawo wybrać sobie trzy instytucje, które twoim zdaniem cieszą się twoim największym zaufaniem. A na jedno wojsko. Ja to podkreślam, bo między Arabia Wyszczegła Galancji. Chciałbyś zostać później jako żołnierz nadterminowy? Albo się uczyć, albo uczyć w wojsku, albo wybieram drogę duchowną, albo pilna księdza. Chciałbyś uczestniczyć w misjach pokojowych? Nie. Nie? Chciałbyś skakać z telefonem? No tak. Czujemy się załamany. Przyzwyczaisz się. Ksiądz kapelan Janusz Radzik. Będzie przeżywała to samo. Tylko wiesz, byś wiedział, że po prostu nie jesteś tu rzucony sam sobie. Że jest sporo osób, którzy specjalnie, tak między innymi właśnie ja tu po to jestem, żeby w takiej chwili, gdy nie będziesz sobie mógł poradzić, gdy będzie ci ciężko, no żeby nawet i przejść i próbować jakoś, żebyśmy z tej sytuacji wyszli. Zawsze chciałem się obciąć na łyso, znaczy ogolić na łyso. Prawie mi się to udało. Mm-hmm. Szczepionka odpornościowa. No proszę, następny. Bartłomiejczyk. Teraz tam proszę. Spokojnie. Ósemki brak, siódemka, próchnica, szóstka, wypełnienie. Siódemka. Korzenie do usunięcia, ósemki brak. Ósemki brak. Siódemka, próchnica, korzenie szóstki do usunięcia, piątka, próchnica, czwórka, próchnica, dwójka, jedynka, próchnica, druga strona, jedynka, dwójka, próchnica, trójka, próchnica. No pośpiesz się, już, wojsko nie? Pocznego, Mikołaje. Następny! Panowie, to są wkładki mundurowe. Tutaj macie wypisane to, co od nas dostaliście i to, co macie na sobie. Nie zgubić, włożyć do dokumentu, bo z tym będziecie się zaraz do cywila rozliczać. 27. 27. Zmierczyk największy, jaki mam. Specjalnie dla ciebie. Na piętrze dopiero zaczną się schody. Pierwsza krew. Kolny? Tak, jestem. Właśnie! Jestem! Właśnie! Jestem! Pierwszy krzyk. Pierwszy bieg. Pojadę, które? 34. 35. 36. Róg? No jak mam... 37. Posuń mu się trochę. 38. Robisz, będziesz... Sam robisz zaraz.
39. 40. 41. 42. Szeregowy Jęcek. Sześć! Odpoczynek komandosa. Wiesz, jak wygląda? Nie, pan... Nie, panie starszy szeregowy. Lecz na obciach. Na obciach czy na zawrót? Na obciach i na tutaj. Już! Odpocznij sobie. Musi tak być, bo jakby się na początku nie przestraszyli, nie bali, no to by... Respektu nie było. Tak, na początku się przestraszył. Później to wiadomo, że to będzie zupełnie inaczej wszystko przebiegać, ale przez ten... Może nie cały miesiąc, ale na początku robię to cały czas takie wrzaski, bieganie, żeby tego wszystkiego się nauczyli, bo tak, bo cały czas... pod górkę. W szkole im się nie chciało uczyć, a tutaj by się uczyli, bo im głupi kapral każe. Nie bardzo. A tak jak muszą, no to się nauczą wszystkiego. A na razie muszą te rzeczy się nauczyć, które są najbardziej potrzebne, czyli sielenie łóżka na noc, na dzień, nawietrzenie, układanie rzeczy w szafeczkach. Te rzeczy, które im się przydadzą do takiego porządku dnia, muszą najpierw opanować. Później stopniowo będą tam inne rzeczy się uczyć. Takie dostaliśmy rozkazy i tak robimy. Widzą! Tak jest! Właśnie! Tak jest! Kapral Filipia go odsłania arkana ścielenia łóżka. Naciągamy. Panowie, tu końcówka tego kotla jest na pilnicie. Kapral Zatka. Spocznij! Jest żelazko. Na razie nie służy ten taboret do tego, żebyście na nim siedzieli, tylko do prasowania. Czyli wóz ma być zawsze wyprasowany. Ten oto sposób pracujecie wozem. Nie ma prawa, żeby wóz był w jakimkolwiek miejscu zagnieciony. Nawet tak, że jak przyjeżdżam po nim ręką, to nie może się robić coś takiego jak ten. Musi być kurwa idealna płaszczyzna. Zrozumiano? Tak jest, tak jest. Słyszałeś? Zrozumiano? Tak jest! Nie, kurwa, płaszczyzna! Spocznij. Kapral Kręgiel, diabeł tasmański. Nie wiem, kurwa, macie być najlepsi, jesteście kurwa... Moi, macie być najlepsi, zrozumiano? Ta połówka na dzień, ta połówka na noc. Czas operacyjny 5 minut. Baczność, kurwa! Żołnierz, kuchni żołnierz. Kuchni żołnierz. Kurwa, będziemy się tak bawić, nie? Ile klałeś, kurwa, przed wejściem do jednostki? Ile, kurwa, pytam? Dwa piwa. Co jest? Co się dzieje teraz? Nie masz siły? Już to okno? Co nie to się robi? Nie da. Już. Biegiem! Ruszasz się, już! Stacie kapralu, szeregowy krasulak melduje o wykonaniu zadania. Wróć! Popatrz, kurwa, powykrzywiało. Ile mam belek? Panie kapralu, Panie kapralu, szeregowy krasulak melduje o wykonaniu zadania. Melduje wykonanie zadania. Panie kapralu, szeregowy krasulak melduje o wykonałem zadanie. Rączki. Paluszki złączone, jak stoisz w podstawie. Czołki żołnierz! Wypnij klatę! Brzuch do środka!
obmundurowanie! Wyciągnijcie! Co mi powiesz, żołnierz? Prądzuj do mnie mówić! Panie kapralu! Szeregowy krasulak melduje, że wykonałem zadanie! Panie kapralu, szeregowy jebadał komenduje wykonanie zadania! Jeszcze raz! Panie kapralu, szeregowy krasulak melduje mi o wykonaniu zadania! Krasulak, kurwa, zejdź mi z oczu! Poszedł do izby! Biegiem! Biegiem! Daj puszczenek! Pokryj żołnierz do chuja! Po co to ma kłamować? Ja mu staję do ciebie! A tu równałem na tej płytki! Żołnierz, wyrównaj! Szeregowy grawe. Słaby psychicznie. Pierwsza drużyna pierwszego plutonu łapa w górę. Żołnierz, do czego tutaj stoisz? Tam przydziałem, to nie powiem. To wypieprzasz na koniec. Powiedziałem, gdzie stoi pierwsza drużyna pierwszego plutonu? Nie, nie! No to naprzód, kurwa! Pokryj go naprzód! Teraz za! Wszyscy wpadają do swoich sal, opadają niezbędniczki. Swoje szaleczce, w lewym górnym rogu odkładają niezbędniki i za dwie minuty jest rozliczenie. Jak będzie zbiórka na rozliczenie, wypadają i stają plutonami na zbiórce. Zrozumiano? Tak jest! Tak jest! Panie kapralu, szeregowy jebadeł komentuje wykonanie zadania. Panie kapralu, szeregowy jebadeł Kaźmierczyk komentuje zadanie. Szeregowy Kaźmierczyk. Chyba nie ta liga. Dobry, wam się żołnierz? Jeszcze raz, żołnierz. Na spokojnie. Pani panie pan. Kurwa, skinienie głową? Trzy kroki? Nie, jak w sumie. Weź mnie rozpierdolaj, przejdź po mnie, kurwa, jak walec. Wiesz, guzik nizy go od razu. Dobra. Szybciej, szybciej! Nie! Rodzie, coś dzień dziecka się skończy. Dobra. Do osady. Dobra, wiem, że znalazłeś to wszystko tutaj. Pamiętać, które będzie rzeczy w swojej kłopocie. Ej, gdzie mam? Stańczyk, tak? Czekaj, niech on nie wstawał. Stańczyk! Jest! Zapnij to miejsce. Przesunąć się. To twoje miejsce jest, tak? Ty masz numer? Opisam w prawo. Kto? Naprzód. Stańczyk, kurwa! Jest, zaraz. Tutaj! Odbić prawo. Wiktorowski? Jestem! Wiktorowski ma numer 13. Dawaj do mnie, Wiktorowski. Dobrze, tutaj. Teraz tak, przyjdzie tutaj nie wiadomo o której godzinie dowódca kompanii naszej pierwszej. Jak go zobaczycie, to lepiej spierdalać. Wszyscy spieprzają. Ja sufit tak. Za obraz. Ja za... chodzić w drogę, kurwa. To jest porusznik przygwiazdkowy. Teraz wejdę. Musisz jeszcze przejść. Co byś teraz? Nie, musisz przejść na ławkę. No to tam zgarnę, co? Bez niczego, kurwa. Ujesz na szkolną, to zobaczysz, jakie życie. Trafisz jeszcze pod Kopackiego, to zobacz, co no, będzie dobrze, nie przejmuj się. Jakbyś pod Dzidka, pod Kopackiego. Taka będzie impreza, jak... O Wilku mowa. Porucznik Kopacki. Przyjeżdża Stark, odbiera swoich ludzi. Ma 10, kurwa, jeszcze nie potrafi poradzić. Już nie wspomnę o terminowości tych, co dzisiaj się stawiali. Przychodzą, kurczę, o 10, zadowolony z życia. On jest. Nie śpieszyło wam się, mi się też nie śpieszy. Teraz każdy dowódca drużyny wchodzi ze swoją drużyną do swojej sali. Tym osobom, które się zakręciły gdzieś tam i dopiero spłynęły, wskazuje ich łóżko i kładzie ich spać. W dniu dzisiejszym, jako że jest dzień organizacyjny, to jeszcze dopuszczam taki burdel, jak teraz jest. Im szybciej zdacie sobie sprawę, gdzie jest wasze miejsce, mówię o miejscu w szyku, tym zdrowiej dla was. Tym zdrowiej dla was. Jeżeli nie, będę tłumaczył to w sposób egipski. Dowódcy drużyn wiedzą, jak to wygląda, aby się dowiedzieć. Proponuję nie prowokować. W rozliczeniu dowódca drużyny tego żołnierza, którym dleje z nim do mnie. Rozkaz, czy komuś jest jeszcze niedobrze? Ktoś ma jakieś dolegliwości, coś go boli, tu go gdzieś strzyka? Jest ktoś taki? Ktoś ma mdłości? Lęki?
pierwszych dniach na pewno będziecie tęsknić za domem. Są to najgorsze dni. Nie załamywać się. One będą w miarę spokojne. Nie będziecie forsowani fizycznie, jako że dostaliście szczepionkę i organizm osłabiony. Dowódcy drużyn zakazuje biegać przynajmniej do wtorku. W butach tych, które teraz mamy. Jeżeli ktokolwiek czuje jakiekolwiek obtarcie, melduje dowódcy drużyny. Dowódca drużyny będzie wiedział, co zrobić. Żeby nie doprowadzać do sytuacji, że się żołnierzowi noga przyklei do buta. I nikt nikomu nie powiedział, bo się bał. Później spędzi 2 tygodnie na izbie chorych i ani się nie wyszkoli, ani nie wyleczy. W dniu jutrzejszym pobudka o godzinie 5:00. Czynności poranne, czyli samo mycie, kutonowy kaproń według grafiku, jaki ustalił. Dowódców drużyn poinstruować, żeby każdy wiedział, gdzie, o której godzinie, do której umywalni, na ile czasu. Przed wyjściem na śniadanie każdy dowódca drużyny jest zobowiązany, żeby sprawdzić sprzęt, czy mają, żeby później nie było jedzenia palcami. Apel o 7:30, reszta spraw z rana. Także wiele snu wam już nie zostało. Dzięki co niektórym z was. Kompania, baczność! Ty do sal, rozejść się, kompania, spocznij! Dobra, na razie poukładać to wszystko w szatkach, bo trzeba się przespać. Czyli ładują wszystko do szatek, następnie zasobniki pod łóżeczka, żeby tutaj była skład porządek. Kapral Filip, jak dopilnować, żeby leżał przynajmniej 15 minut nogi miał na poręczach po brzegu. Rozkaz i tam go dyżurnemu podać. Numerek łóżka i niech sobie 15 minut sprawdza. Rozkaz. Szeregowy Michał Dębski. Buka! Już szybko! Wypalę stary, że jest dożył! Jurka była! Ale kapralu szeregowym brzegu... 3 kroki kurwa plecami do mnie! Patrzę! Razem żeby kurwa baranów nie posali! 3 kroki mówię! No i co? Panie kapralu szeregowym brzegu... Prosi o pozwolenie. Prosi to się świnia. Proszę o pozwolenie. I jeszcze jakieś kurwa takie tudzież inne zwierzątka domowe. Zrozumiano? Daję. Jesteś kurwa żołnierzem. Panie kapralu szeregowy przygód. Proszę o pozwolenie pozostania w sali. Proszę. W lewo zwrot. To jest rozejść się. Biegiem do sali. W ten sposób mają być złożone skarpetki. Jeżeli kładziecie je na butach w ten sposób, na zewnątrz sali. Tak. Jeżeli zagięcie to jest na prawym bucie, u każdego ma być na prawym bucie. Ma być wszędzie tak samo. Macie jasność? Jest. Wszystko. Szczoteczka będzie w kubeczku w łosie skierowana do okna, o tak z tej strony. Pędzelek do golenia ma być przed szczoteczką do zębów. Żołnierz, a ty gdzie? No co? Na salę. Gdzie? Cześć, szeregowy Leszek Kasparczyk, pędzuje się na salę. Ale na górę. Do spania. To gdzie masz to spania? Tutaj. No to w wiatr. Kurwa! Nie wszedłem, teraz jest zaprzyk. Spać. Czas ogłoszenia zaprzyku! Pół minuty! Dobra, niech nie składają. Czy... Wiem, no to... Panie, pizza, może się narucha. Nie mają piżam. 3 osoby tu nie mają piżam. Wiem, mam kilkanaście jeszcze. Czekaj, niech on się goli, przyjdzie i zaprzyk. Co? Myk, rozbierać się, my kusie. Na kompanii dawni, dawni, gada się pozdrowią. Drogu Twe ataki na nich, drogu Twe ataki na nich, pierwszy szwadron na nich, pierwszy szwadron.
ekipę.